W czasie, kiedy na świecie panuje pandemia wirusa, może się okazać, że będziemy musieli zostać w domu trochę dłużej. I to właśnie teraz, kiedy przyszła wiosna i dni zrobiły się coraz dłuższe. Niestety filmy musimy nagrywać. I właśnie nagrywanie filmów w domu może sprawić nam trochę problemów. A to za sprawą tego, że możemy nie mieć odpowiedniego oświetlenia. Jak wiadomo, światło w filmie czy w fotografii jest najważniejsze. Bez niego obraz wyglądałby po prostu tak. Na szczęście na rynku mamy dosyć duży wybór różnego rodzaju oświetlenia, które możemy wykorzystać w naszych produkcjach. Możemy wybierać między drogimi lampami, ale o dobrej jakości, ale też między takimi budżetowymi, które nadal mogą oferować całkiem niezłe parametry. Ja nie chcąc wydawać majątku i sprzedawać swoich organów wewnętrznych, znalazłem tanią alternatywę, która zaskoczyła mnie swoimi możliwościami oraz funkcjami. Lampa, o której mówię, to Godox SL60W. Od razu mówię, że to nie jest film sponsorowany. Ja tą lampę kupiłem za własne pieniądze i do własnego użytku i nikt mi nie płaci za to, żebym o tej lampie mówił. Po prostu użyłem jej, sprawdziłem ją i doszedłem do wniosku, że warto o niej trochę powiedzieć, ponieważ jest to całkiem przyzwoita lampa. Zacznijmy od tego, co mamy w zestawie. W pudełku oprócz samej lampy znajdziemy też podstawowy reflektor, pilota, kabel zasilający oraz osłonę zabezpieczającą. Jak na budżetową lampę jest to całkiem niezły zestaw. Jeśli chodzi o samą lampę, jest to lampa LED-owa o temperaturze barwowej 5600 kelwinów, czyli zbliżonej do światła dziennego. Panel LED otoczony jest radiatorem, który odprowadza ciepło, a oprócz tego zamontowany jest też wentylator do schłodzenia całego wnętrza. Lampa zbudowana jest głównie z metalu oraz tworzywa sztucznego. Ma wygodną rączkę, która ułatwia operowanie lampy. Oprócz tego wbudowany ma też podświetlany wyświetlacz, który pokazuje nam stopień jasności lampy w procentach oraz temperaturę, która panuje wewnątrz lampy. Zarówno w stopniach Celsjusza, jak i Fahrenheita. Lampa ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli osiągnie temperaturę powyżej 70 stopni, to się sama wyłączy. Jednak ja, użytkując ją przez jakiś dłuższy czas, nigdy nie spotkałem się aż z taką temperaturą. Zazwyczaj jest ona w granicach 45 stopni Celsjusza. Muszę przyznać, że takie rzeczy jak panel LED raczej rzadko jest spotykany w tego typu budżetowych lampach. Oprócz tego z tyłu na lampie znajdziemy jeszcze pokrętło do regulacji jasności, przycisk do ustawiania kanałów łączności z pilotem oraz przycisk włączenia i wyłączenia lampy. Bardzo ważną sprawą jest tutaj mocowanie typu Bowens. Nie tylko, że jest to bardzo wygodny system w użytkowaniu, to jeszcze jest on najczęściej spotykanym mocowaniem, typem mocowania i dzięki temu mamy naprawdę szeroki wybór różnych modyfikatorów świata, zarówno pod kątem ceny, kształtu, wielkości. Po prostu możemy wybierać dowolny modyfikator, który będzie nam potrzebny tej lampy i nie ma problemu z dostępnością tych wszystkich modyfikatorów. Jak już wcześniej powiedziałem, lampa posiada pilota, co jest znowu rzeczą, którą raczej rzadko spotykamy w tym zakresie cenowym lamp. Za pomocą tego pilota możemy zmniejszyć lub zwiększyć jasność światła, ale żeby wiedzieć, jaką mamy w tym momencie ustawioną wartość, ten pilot ma wbudowany wyświetlacz i to też podświetlane lekko. Jest to naprawdę super sprawa i naprawdę rzadko się spotyka takie rzeczy. Oprócz tego na pilocie jest też temperatura barwowa i od razu mówię, że ją też możemy zmienić na pilocie. Na lampie nie da rady. Podejrzewam po prostu, że pilot jest uniwersalny i jest wykorzystywany do innych typów lamp tego producenta. I tutaj taka mała podpowiedź, nie zmieniajcie tej wartości, zostawcie ją na 5600, bo jeśli ją zmienicie, to nie będziecie mogli za pomocą pilota zmniejszyć jasności światła poniżej 20%. Będziecie mogli tylko do 20%. Natomiast jeśli ta wartość będzie ustawiona na 5600, możecie zmniejszyć ją do końca, czyli do 10%. Oprócz tego oczywiście możemy też wyłączyć i włączyć lampę, ale od razu mówię, że jeśli wyłączycie lampę, to wentylator nadal będzie pracował. No taki niestety minus, więc tutaj musicie to wziąć pod uwagę, gdyż jeśli będziecie chcieli wyłączyć lampę tak, aby ona w ogóle nie pracowała, to musicie to zrobić z przycisku na samej lampie. Z tego pilota niestety lampa jakby nie jest do końca wyłączona, bo wentylator cały czas pracuje. Jeśli chodzi o jasność, to ta lampa jest naprawdę bardzo mocna. Nie będę tutaj się zagłębiał w to, ile ona ma luksów, chociaż producent podaje, że około 4100 luksów w odległości 1 metra. Wtedy nie mogę tego sprawdzić, bo nie mam do tego odpowiednich narzędzi. I tak samo nie mogę sprawdzić współczynnika oddania barw, który znowu tutaj producent deklaruje na poziomie 95. Szczerze mówiąc, jest to super wynik, ponieważ 90 już jest całkiem niezły wynik, ale tak jak powiedziałem, sam tego nie mogę sprawdzić. Natomiast to, co mogę sprawdzić, to jasność wzrokowo i muszę powiedzieć, że naprawdę
naprawdę jest duża, duża różnica w porównaniu z moją poprzednią lampą. W tym momencie mam ustawioną na 80%. Nie jest to może mało, ale z drugiej strony musicie wziąć pod uwagę, że tutaj jest też założony na tym softboxie grid, który ogranicza rozlewanie się światła na boki, ale też troszeczkę przyciemnia to światło. Jeżeli bym go zdjął, to pewnie musiałbym przekręcić tę lampę jeszcze całkiem sporo. Tak czy inaczej, lampa jest naprawdę jasna, a w połączeniu z dobrym softboxem daje naprawdę bardzo mocne i miękkie światło, więc tutaj mogę powiedzieć, że jest naprawdę super. No, ale teraz przejdźmy do minusów. Jeśli chodzi o minusy, to jedną z takich rzeczy pierwszych, która się rzuca w oczy, a raczej w uszy, to jest to, że wentylator w tej lampie nie jest całkowicie cichy. Ale ta głośność tego wentylatora nie jest na tyle duża, żeby wasz mikrofon to wychwycił. Zazwyczaj mikrofon jest bliżej waszej twarzy, a wy jesteście raczej daleko od lampy, więc nie sądzę, żeby wychwycił to jakikolwiek mikrofon. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć to teraz na chwilę, zamilknę. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, ale tak jak powiedziałem, nie robi to jakiegoś większego problemu, bo większość mikrofonów tego nie wychwyci. Drugim problemem jest to, że niektórzy użytkownicy tych lamp zgłaszali problem z migającym światłem przy mniejszej jasności lampy, poniżej 100%, i przy dużo krótszych czasach migawki, na przykład jednej setnej, jednej dwusetnej itd., itd. Ja to sprawdziłem i teraz widzicie tutaj przykłady, zarówno przy jednej 50, jak i przy jednej setnej, jak i przy jednej dwusetnej. I nawet ustawiłem tej wartość 1/500. Lampa mi nie miga, jest to moc lampy ustawione na 50%, więc nie mam z tym problemu. Ale to nie znaczy, że wy możecie takiego problemu nie mieć. Niestety sprawdzałem, czytałem różne opinie i niektórzy trafiali na takie modele, więc najlepiej, jeżeli ktoś z was kupi taką lampę, sprawdzić od razu, jeśli będzie taki problem występował, to po prostu zareklamować. Podsumowując, moim zdaniem jest to świetna alternatywa dla dużo droższych lamp na rynku i muszę przyznać, że naprawdę sprawdza się świetnie. Posiada ona naprawdę dużo rzeczy, których raczej w tych takich budżetowych lampach nie znajdziecie. Być może kiedyś jeszcze w przyszłości zakupię drugą taką lampę, aby jeszcze zwiększyć swój zestaw oświetleniowy i poprawić trochę jeszcze tutaj całe moje oświetlenie w studiu, ale to na pewno w studiu, w domu, ale to na pewno jeszcze nie teraz, bo na razie nie mam odpowiednich warunków. Na razie zostanę przy tej jednej lampie, jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony. Jest to duża poprawa względem tego, co miałem wcześniej. Samo użytkowanie jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze. To wszystko, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Taki dzisiaj bardziej nie tutorial, a po prostu recenzja sprzętu. Mam nadzieję, że takie filmy też wam się przydadzą. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki, że byliście ze mną i co, widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!